14. Przyjęcie programu rozwoju stadioni sportu w Krakowie lata 2013-2015. Zapewne pan Tomasz Górnacz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, najpierw chwila wprowadzenia. Nad programem rozwoju sportu w Krakowie pracował zespół złożony z przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, pana Bogdana Smoka, Marka Wynauera, przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Sportowej, pani Urszuli Filipowicz, zespołu Wydziału Sportu pod kierownictwem pani Barbara Mikołajczyk, ale także co ważne, w przedstawiciele środowisk sportowych. Sam program został poddany konsultacjom społecznym. Wpływały do tej pory propozycje od organizacji społecznych, od klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej. Także to wszystko, co stanowiło przedmiot konsultacji społecznych, zostanie zaprezentowane przez nas przed drugim czytaniem i będziemy nad propozycjami zgłoszonymi przez partnerów społecznych dopiero obradować. Dokument, który przygotuję, jest materiałem, który przygotował ten zespół. Bardzo serdecznie z tego miejsca chcę podziękować panu radnemu Bogdanowi Smokowi, który pracę nad tym dokumentem koordynował. Program rozwoju sportu na lata 2013-2015 jest kontynuacją zmodyfikowanej w formie programu rozwoju sportu i rekreacji w Krakowie na lata 2010-2012. Pragnę w tym dokumencie przypomnieć, że nawiązuje to także do wizji Krakowa określonej w strategii rozwoju Krakowa. Pozwólcie Państwo, że zacytuję. Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój. Miasto popularyzuje rekreację ruchową, organizuje zajęcia, zawody i wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Wspiera szkolenie kadry instruktorów, tworzy i utrzymuje im udostępnia bazę sportowo-rekreacyjną. Chciałbym Państwu przekazać na tych kilku slajdach także diagnozę stanu obecnego, bo z tego wyszedł zespół, aby przygotować i zanalizować stan obecny sytuację, w jakiej znajdują się krakowskie kluby sportowe. Zdiagnozowaliśmy także ilość nakładów w ujęciu ogólnym w stosunku do budżetu, ilość inwestycji na szkole, ale także ilość środków finansowych przeznaczonych na programy sportowe. Zresztą będziemy mówić także o tym, co jest założeniem programu, jakie dyscypliny będą wiodące w najbliższych latach, co uznajemy za strategiczne z punktu widzenia inwestycji Krakowa w danym dyscyplinie sportu, ale co także ważne, będziemy mówić o tych założeniach finansowych, strategii, tak aby móc ją zrealizować z jak najlepszymi wynikami, przede wszystkim sportowymi. Szanowni Państwo, sam program rozwoju sportu jest oczywiście połączony z dokumentami strategicznymi miasta. Co ważne, należy go także rozpatrywać jako pewien fragment, a właściwie inspiracją tego programu jest także strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku, strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020, czy generalnie strategia rozwoju Krakowa. Dokument jest oczywiście jakby fragmentem tego dokumentu, jest tym założeniem, a przede wszystkim jakby materiałem, z którego wynikają opracowania, jest raport z realizacji programu rozwoju sportu w Krakowie na lata 2010-2012. Aby mówić o diagnozie obecnego stanu krakowskiego sportu, trzeba jednak chwilę poświęcić na to, jakie miejsce zajmuje sport w Krakowie. Społeczna rola sportu w Krakowie traktowana jest jako temat niezwykle istotny w hierarchii programów ogólnomiejskich. Związane jest to z postrzeganiem sportu nie tylko jako sfery konsumpcji kulturalnej, rozrywkowej czy wypoczynkowej, lecz także dostrzeganie jej wpływu na procesy rozwoju, kształtowania, utrzymania zdrowia oraz się biologicznych niezbędnych do posiadania określonych celów gospodarczych i społecznych. Przepraszam Państwa bardzo, że będę zanudzał definicjami, ale chciałbym, abyśmy ten temat podejmowali bardzo poważnie, bo wydawać by się mogło, że każdy z nas poświęca chwilę swego
zainteresowania sportem najczęściej powiat Rościa, który wizyjnie oglądają skróty informacji sportowych. Niemniej jednak jest to bardzo istotny element życia społecznego i jak każda ważna dziedzina będę się, jak w każdej ważnej dziedzinie będę się odnosił także do badań, w tym przypadku także do opracowań naukowych, które są bardzo istotne w pojmowaniu tego, jaką rolę sportu w Krakowie ma, chcielibyśmy postrzegać. Więc dosyć istotnym elementem są badania Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2002, które zresztą są zawarte w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce, z których wynika, że społeczność osób dorosłych wciąż uważa styl życia daleko prozdrowotnego. Jedynie 7% dorosłych Polaków deklarowało systematyczną aktywność społeczną, 33% podejmowało aktywność raz w tygodniu, 12% rzadziej, ale przynajmniej raz w miesiącu. Natomiast reszta sporadycznie brała udział w jakichkolwiek zajęciach służących w odniesieniu sprawności fizycznej, to znaczy uprawiała jakąkolwiek dyscyplinę sportu lub podejmowała inne formy aktywności rekreacyjnej. Taką sytuację niestety potwierdza również raport o zdrowiu mieszkańców Krakowa i jego uwarunkowania za 2009 rok, który brak aktywności ruchowej wskazywany jest jako podstawowy czynnik ryzyka zachorowalności mieszkańców Krakowa. No sami Państwo jesteście w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, ilu z nas tutaj z kolegów siedzących w tych ławach uprawia sport, jaki jest koleżanki, dziś. Ogólnopolskie badania rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób układu krążenia. Przeprowadzona analiza danych zebranych właśnie w tym badaniu wskazuje, że ponad 50% dorosłych Polaków, to jest około 16 milionów osób, w ogóle nie ćwiczy w czasie wolnym lub robi to bardzo rzadko. Przygotowując badanie NAPOL 2011, czyli tak jak mówiłem, ogólnopolskie badanie rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób układu krążenia, objęto w tym badaniu 2418 Polaków w wieku od 18 do 79 lat. Analizowano trzy obszary aktywności fizycznej. Aktywność pracy zawodowej, aktywność komunikacyjną w czasie docierania do pracy uczelni czy szkoły, wreszcie aktywność fizyczną w czasie wolnym do pracy. Chodziło o aktywność wykonywaną przez minimum 30% bez przerwy. Tylko 18% dorosłych Polaków wchodzi pieszo do pracy lub jeździ do niej rowerem, przy czym zajmuje im to przeważnie dłużej niż 15 minut. Większość osób dociera do pracy samochodem lub transportem publicznym. Te wyniki, które podaję, to także jakby przykład tego, w jaki sposób podchodzimy do takiej bieżącej aktywności fizycznej. A 66% dorosłych mieszkańców naszego kraju, to jest 19 milionów, około 600 tysięcy osób, nie wykonuje aktywnego wysiłku związanego z przemieszczaniem się w ogóle, to znaczy przemieszczaniem się do pracy. Najmniej aktywne właśnie przemieszczanie się do lub z pracy są mieszkańcy dużych miast, to jest prawdopodobnie związane z systemem komunikacji miejskiej, o której przedstawię oczywiście wielokrotnie na tej sali. Co ważne, zapotrzebowanie mieszkańców na rozszerzanie oferowanych usług z zakresu sportu. Aż 60 do 70% badanych, zależnie od płci, zadeklarowało, że zdarza im się uprawiać aktywność fizyczną w czasie wolnym od pracy. Jednak bardziej szczegółowa analiza ujawniła, że regularną aktywność, to jest przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, przez więcej niż 30 minut uprawia 48% osób, a 32% deklaruje, że robi to codziennie lub przez 4 do 6 dni w tygodniu. Trzeba podkreślić, bo to ciekawe, regularną aktywność fizyczną nie niszczą. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o ciszę, bo ja tutaj prosiłabym, jak ktoś mamy sprawę, to fłaje proszę załatwiać. Grażynka, bo to o Tobie też jest. Tak? Też. Tak. I o Panu zdrowniku, za przeproszenie. Tak, bardzo proszę o spokój. Ja bardzo przepraszam, ale reprezentuję pracę zespołu, który dosyć poważnie podszedł do tematu, a sport, każdy z nas wie, że jest istotnym elementem naszego życia. Wprawdzie moje wystąpienie będzie trwało dłużej niż bieg na 100 metrów Bolta, może krócej niż we szpilki nożnej, niemniej jednak gdzieś tak wypośrodkujmy tą naszą chwilę uwagi i cierpliwość, bo temat przynajmniej dla nas jest istotny, a chcieliśmy zainteresować wszystkich Państwa. Regularna aktywność fizyczna w najmłodszych grupach wiekowych od 18 do 39 roku życia jest najwyższa, najniższa niestety w najstarszej grupie wiekowej, co oczywiście jest na wszystkim wiadomo. Z ogólnopolskiego badania opinii publicznej
wynika, że najczęściej uprawianymi dyscyplinami sportu przez Polaków są piłka nożna, jazda na rowerze oraz bieganie. Oczywiście mówimy o rekreacyjnym uprawianiu tych dyscyplin sportu. Zarówno rodzice młodzieży, adresatem tych badań byli rodzice, tutaj 88% badanych, jak i sama młodzież, 97%, deklarują aktywność fizyczną poza zorganizowanymi zajęciami, poza szkołą. 63% respondentów, najczęściej kilka razy w tygodniu. Do najbardziej popularnych zajęć ruchowych zaliczana jest piłka nożna, jazda na rowerze i bieganie. Stosunkowo 38, 35, 31% badanych. Z deklaracji respondentów wynika, że zachęcającą do podjęcia aktywności fizycznej byłaby możliwość uprawiania wybranej dyscypliny w pobliżu miejsca zamieszkania 41%, pod okiem trenera 45%. I to są ważne informacje. Znaczy z tych informacji wynika, że potrzeba jest inwestowania w infrastrukturę sportową blisko miejsc zamieszkania i potrzeba także inwestowania w przygotowanie trenerów, animatorów, instruktorów sportu. I z tego punktu widzenia, żebyście Państwo nie uznali, że trzeba zagadać statystyką podania procenty, ale tylko z tych badań wynika, jak bardzo ważne w odbiorze społecznym, również jak w liście priorytetów mieszkańców Krakowa, ważne jest to, by móc uprawiać sport i ten miejsce, jakby infrastruktura sportowa była ogólnie dostępna i jak najbliżej mieszkańców Krakowa. Upowszechnianie sportu w Krakowie, i to jest dosyć istotne dla nas, jakby mieści się to w tym ogólnym pojęciu rozwoju branków. Współpraca z miasta z klubami sportowymi obejmuje się zakresem realizacji zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Tutaj mówimy o wsparciu na podstawie ustawy o sporcie, ale także o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W okresie ostatnich 4 lat współpracy z miastem podjęło średnio około 150 klubów sportowych. To jest, myślę, dosyć ciekawy wskaźnik. Pewnie będzie tutaj jeszcze omawiany przy okazji budżetu. Bo to jest to, co może spodobać się panu skarbnikowi. Aczkolwiek to nie będzie pełen obraz, ale o tym będą mówić następne slajdy. W ostatnich latach w budżecie miasta Krakowa zanotowano wysoki poziom wydatków majątkowych oraz środków na organizację imprez sportowych. Tutaj mamy ujęcie od 2009 do 2012. Pozwólcie Państwo, że komentarz dotyczący spadku tych nakładów zostawię pod dyskusję. Ja chciałem tylko to Państwu zaprezentować. Ale pomimo tych nakładów finansowych w ogólnym ujęciu i w całej strukturze budżetu na sport, bardzo wyraźnie uwidocznił się stopniowy spadek nakładu na upowszechnianie sportu, czyli na programy. Nakłady inwestycyjne realizacji zadań. Tutaj też Państwo możecie porównać rekordowy rok 2009 do roku 2012. Nakłady finansowe na remonty obiektów sportowych. 2010-2012. Nakłady finansowe na organizację imprez sportowych. Proszę bardzo. 2010-2012. Nakłady finansowe na to, co jakby jest najczęściej podnoszone przez kluby sportowe jako największe niedoinwestowanie w tej dziedzinie, czyli nakłady finansowe na upowszechnienie sportu i rekreacji w latach 2009-2012. Oj, przepraszam. Rok 2009. Rok 2012. Prawie dwukrotnie mniej. Szanowni Państwo, wyszedłem od założeń ogólnych dotyczących sportu, od przedstawienia informacji dotyczącej finansowania, a teraz jakby to, co jest istotne z punktu widzenia strategii rozwoju sportu, czyli te obszary, które wymagają inwestycji. Priorytetem, który zespół wskazał jako najistotniejszy, jest wzmocnienie w Krakowie dyscyplin olimpijskich, czyli tych dyscyplin, które są jako elementem przede wszystkim programem Igrzysk Olimpijskich. Szczególny nacisk kładliśmy na te dyscypliny sportowe objęte programem Igrzysk 2014, czyli zimowych Igrzysk w Soczi, oraz 2016 w Rio de Janeiro.
Panie Radny, ja wiem, że Pan jest zmotywowany dobrymi wynikami w sondażu przeprowadzonym na portalu Nasze Miasto, niemniej jednak proszę o chwilę uwagi. Głosuję na Pana za każdym razem. Ale wracam do prezentacji. Wskazywaliśmy, jak Państwo widzą, przede wszystkim dyscypliny drużynowe, ale mamy także dyscypliny indywidualne, pływanie, szermierka, judo, gimnastykę artystyczną, sportową oraz jeździectwo. I po raz pierwszy uznajemy równoprawność także w charakterze tego dokumentu dla sportów intelektualnych, czyli szachów i brydża, ale także sportów osób niepełnosprawnych. Tutaj mała dygresja. Jedną z uwag dotyczących zgłoszenia przez partnerów społecznych i o tym jeszcze bardziej będzie mówił Pan Przewodniczący Smok. Są te sprawy związane z ruchem paraolimpijskim i sportem niepełnosprawnym, ale to już pozwólcie Państwu zostawię koledze. Aby mówić o dobrze wykonanym dokumencie, oczywiście przeprowadzona była analiza stop, mocnych, słabych stron, szans, zagrożeń. I tak definiujemy nasze mocne strony. Organizacja mocnej strony Krakowa. Organizacja imprez i wydarzeń sportowych w zasięgu międzynarodowym. Stosunkowo duża baza sportowa znajdująca się w wysokoskutniku sportowym i szkół. Obecność rozpoznawalnych sportowców miasta było ich obecnych stanowiących wzór do naśladowania. Wielkie tradycje i historia krakowskiego sportu. No, Kraków, przypomnę tylko na początku, to kolebka polskiego ruchu olimpijskiego, to najstarsze krakowskie kluby sportowe, to początek w ogóle ruchu akademickiego, sportowego, olimpijskiego i związków sportowych jako takich. Niestety słabe strony, które definiujemy, to brak obiektów sportowych niektórych wiodących dyscyplinach sportu, na przykład lekkoatletyka czy pływanie. No, czekamy na 50-metrowy basen sportowy, jest wskazywany przez nas jako jedna z najważniejszych inwestycji sportowych. Wskaże pewnie w strategii wiele innych dokumentów. Spełniający standard europejski umożliwiający rozgrywanie imprez rangi światowej. Zły stan techniczny obiektów sportowych, również ich nierównomierne rozmieszczenie na terenie Krakowa i brak systemowego wsparcia maturów i organizacji sportowych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej nad zawodnikami. Ten trzeci punkt, czyli opieka medyczna, będzie przedmiotem naszych rozważań, ponieważ jest to rzecz, na którą Rada Miasta Krakowa może mieć wpływ intensywny bądź inspirujący. Niestety wymagać to będzie uzgodnień na poziomie może władz wojewódzkich, może Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, może Ministerstwa Sportu. Jednak ta słabość systemu sportu, czyli medycyna sportowa, jest czasem zauważalna i trudno o niej w tym miejscu nie wspomnieć. Szanse krakowskie. Przyznanie Polskiej organizacji imprez i wydarzeń sportowych na mistrzostw świata czy Europy, postrzeganie Krakowa przez turystów i mieszkańców jako ważnego ośrodka kultury i kolebki polskiego sportu, współpraca samorządu z krakowskimi ośrodkami akademickimi, okręgowymi związkami sportowymi, jedynymi podmiotami działającymi na rzecz sportu i realizacja projektów w ramach partnerstwa funduszu prywatnego. Jako zagrożenia niestety wskazujemy silną konkurencyjny polski związek w zakresie realizacji dużych imprez sportowych i poziomu szkolenia sportowego. Konkurencja jest motywująca, ale na potrzeby analizy wskazujemy ją w formie zagrożeń, bo z pomysłami konkurencji zawsze trzeba liczyć. No, chcielibyśmy być równoprawnym i silnym uczestnikiem tej walki konkurencyjnej o wyniki sportowe. Stopniowe ograniczenie środków budżetowych na realizację zadań bieżących w zakresie sportu, o czym mówiłem chwilę temu. Co do samych wyników, to proszę pamiętać, że Małopolska jako cały region zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji sportach letnich i falowych, ale na szczęście jest liderem, jeśli chodzi o sporty zimowe. Z tego powodu moglibyśmy tutaj wskazywać te nasze szanse w rozwoju takich, a nie innych dyscyplin. Kraków miejsce nadchodnego wypoczynku jako cel strategiczny programu. Strategiczny cel główny programu ściśle związany z polityką prosportową państwa zawartą w strategii rozwoju sportu na 2015 roku. Priorytet pierwszy, sport dla Krakowa. Promowanie postawy aktywnego stylu życia wymaga stworzenia warunków do kreowania jak najbardziej zróżnicowanej pod względem rodzaju, lokalizacji, możliwości finansowej, oferty sportowo-rekreacyjnej oraz dotarcia z tą informacją do różnych grup odbiorców, będących w różnym wieku i żyjących w różnych środowiskach zawodowych.
Nie wystarczy bowiem przekazywanie środków na same inwestycje, remont, imprezy, wydarzenia i programy sportowe. Każdemu z tych działań musi towarzyszyć akcja informacyjna wraz z wydzielonymi środkami finansowymi na ten cel. Ważną część działań promocyjnych prowadzą kluby sportowe w ramach własnej działalności sportowej. Informacja, promocja jest bardzo istotnym elementem myślenia o długofalowej strategii sportu. My przede wszystkim, jak mówiłem na początku prezentacji, musimy Polaków zachęcić, Krakowian, zachęcić do uprawiania sportu. Cel pierwszy, szczegółowy, kształtowanie postaw prosportowych oraz rozwijanie się dzieci i młodzieży. Niezwykle istotnym celem, jaki powinno się osiągnąć w zakresie rozwoju sportu, jest edukacja społeczna zbliżająca do wykreowania swoistej mody na aktywność oraz zdrowy sport, zdrowy styl życia. Zadania. Realizacja miejskich programów sportowych. Zadanie to jest realizowane, czy powinno być realizowane ze współpracy z radami dzielnic, Ministerstwem Sportu i Turystyki, organizacjami pozarządowymi. Metodą skutecznego promowania rozwoju dyscyplin olimpijskich będzie realizacja na terenie miasta Krakowa miejskich programów sportowych oraz organizowania dużych wydarzeń sportowych. Rozwój sportu szkolnego dzieci i młodzieży. Międzyszkolne ośrodki sportowe, międzyszkolne baseny pływackie oraz szkolny ośrodek sportowy są publicznymi placówkami wychowania pozaszkolnego działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Ale dla nas także muszą być pewnymi narzędziami realizowania programu rozwoju sportu szkolnego dzieci i młodzieży. Wskazywaliśmy, opowiadałem o tym wcześniej, na te istotne elementy uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie szkolnym, ale także ten procentowy wynik spotykania sportów czy aktywności sportowej w ramach zajęć szkolnych. Bardzo ważnym jest to, abyśmy dosyć sprawnie przeprowadzili restrukturyzację mostów z basenu pływackich COS-u, co czeka nas jako w pierwszym czytaniu za dwa tygodnie. Byłem szefem zespołu zadaniowego przygotowującym propozycję reformy i jakby na ten temat będę miał okazję Państwu powiedzieć więcej za dwa tygodnie, no chyba, że Państwo będziecie chcieli wiedzieć już dziś formie pytań, będę się z tym jakoś mierzył. Cel szczegółowy drugi, organizacja imprez i wydarzeń sportowych. Mistrzostwo Europy Krajkowskie z Galonu w 2013. Mistrzostwo Świata Siatkówce Mężczyzn 2014. Kucham Świata Krajkowskie z Galonu w 2014. Kraków Europejski Mistrzostw Sportu 2014. Przygotowanie Mistrzostw Europy Konferencyjnej Mężczyzn z organizacją turnieju na początku 2016 roku. To, co pan najlepszy radny minister Krakowa, pan Adam Kalita wspominał, czyli olimpiada, to na tym poziomie planowania tego dokumentu strategicznego jest ciągle na poziomie aplikacyjnym. W związku z tym my będziemy uwzględniać w celach i zadaniach programu, ale jeżeli chodzi o wskazywanie konkretnych imprez, jest to jeszcze na poziomie aplikacyjnym, także do momentu zamknięcia tego dokumentu, czyli do 2015, bo wtedy dopiero następne rozstrzygnięcie wyłania wstępnych wyłaniań kandydatów. Nowoczesna infrastruktura sportowa. To, co Krakowowi jest potrzebne i to, co wskazujemy od zawsze. Nowoczesny, duży, pojemny stadion lekkoatletyczny. No należy żałować, że te wybudowane w Krakowie za wielkie pieniądze są stadionami jednofunkcyjnymi, w sensie dyscyplin sportowych, że nie będą gościły nigdy poważnych zawodów lekkoatletycznych, ale to zadanie, czyli budowa stadionu lekkoatletycznego musi być przez nas brane pod uwagę w dokumentach strategicznych, ponieważ tak wielkie miasto bez możliwości organizowania imprez lekkoatletycznych to nie wygląda poważnie przy rozpatrywaniu różnych kandydatów Krakowa. Basen olimpijski, czyli sławna 50. Hale do rywalizacji drużynowej i sportu walki. To przed nami. Czekamy na hale w Czyżynach, całoroczne boiska wielofunkcyjne i trasy do narciarstwa biegowego. Promocja Promocja Krakowa jako ośrodka sportu. Szanowni Państwo, Kraków jest europejskim miastem sportu. Dołożyliśmy wielu starań do tego, aby aplikował o tytuł Europejskiej Stolicy Sportu. Przegraliśmy z utytułowanym Turynem niestety, ale pamiętajmy, że Turyn to miasto, w którym były Igrzyska Olimpijskie, jakby chodził tylko z tego faktu na handicap. Kraków, aby móc rywalizować z Turynem czy z innymi wielkimi aglomeracjami, musi dopełnić tego założenia, o którym mówiłem wcześniej.
o tej dobrze zaplanowanej, przygotowanej infrastrukturze sportowej, która będzie pełnić różnorakie funkcje. Hala w Czyżynach to jest nadzieja na sporty falowe, ale pamiętajmy także o lekkiej atletyce. Promocja Krakowa jako miasta sportu to także wzmocnienie wizerunku Krakowa jako ważnego polskiego centrum sportu. Pamiętajmy także o tym, że musimy prowadzić portale tematyczne, co robi ZIS, co robi Wydział Sportu w tym zakresie, ale także musimy mieć rozpoznawalne logo i promujące Kraków hasło. Myślimy tutaj o Kraków Kierunek Sport, Kraków Royal Sports i Kraków nie tylko zabytkami sportowymi stoją. Ta identyfikacja poprzez sport czy sport jako narzędzie promocji jest podkreślana jako bardzo dobry pomysł na to, by mówić o Krakowie, by prezentować Kraków w inny sposób. Rodzi się już nam klient na rynku turystycznym, klient zainteresowany imprezami sportowymi Kraków, turysta, który szuka wyznań sportowych, ale także ten turysta, który potrzebuje od Krakowa czegoś więcej, dodatkowych atrakcji. I mam nadzieję, że będziemy mogli to dać. Współpraca na rzecz krakowskiego sportu, czyli cel szczegółowy, pierwsze promowanie krakowskich sportowców, światowo wspierający krakowski sport. Partnerstwo samorządu z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, biznesem sprzyja popularyzacji sportu dla wszystkich i wzrostowi wyników sportowych. Proszę pamiętać także, że jest to temat, który jest jakby wprost związany ze strategią rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku. Wiele z tych elementów, które my tu podkreślamy, ma swoje źródło w dokumentach strategicznych państwa i trudno jest, żeby było inaczej. My musimy promować krakowskich sportowców, prezentować ich, wykorzystywać ich, przepraszam za takie sformułowanie nieodpowiednie, wykorzystywać ich wizerunek do prezentowania Krakowa jako miejsca, w którym rodzą się sportowcy, ich talent jest wykorzystywany, a ich sukces jest sukcesem całego miasta. Przyznanie honorowego tytułu Przyjaciel Sportu także będzie temu służył. Realizacja programu stypendium dla sportowców i nagród dla nauczycieli i trenerów. A w działanie we współpracy ze środowiskami sportowymi władzami miasta i we współpracy ze środowiskami sportowymi to przede wszystkim działanie Rady do Spraw Sportu, Międzynarodowa Współpraca Krakowa w zakresie sportu, udział w organizacjach, w których sport jest wiodącym, również międzynarodowym, to także wzmocnienie roli wolontariatu w działaniach sportowych i współpracy samorządu ze środowiskiem akademickim. Musimy się cieszyć, że Kraków ma ten AWF i ten AWF nie tylko jako baza naukowa, ale także jako miejsce, gdzie tych sportowców jest najwięcej i mają największe wyniki, ponieważ AZS AWF Kraków to jest wiodący klub sportowy w Polsce. Biorąc pod uwagę olimpijczyków, to jest w ogóle jeden z liderów, w związku z tym o tej współpracy musimy pamiętać. I tutaj trzeba wspomnieć także o tych staraniach, by wesprzeć system medyczny w sporcie. Aby projekt mógł funkcjonować dobrze, aby program był realizowany jak najlepiej, musimy go monitorować, oceniać stopień osiągania założonych celów, ewentualnie propozycje korekty przyjętych założeń, czy też zastosowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie. Jako wskaźniki oceny będziemy brać pod uwagę liczbę dzieci i młodzieży objętych programem, liczbę uczestników zajęć, liczbę wydarzeń, liczbę uczestników imprez i wydarzeń sportowych, liczbę startujących wiozdorców imprez, liczbę osób korzystających z obiektów, liczba zdobytych medali i tytułów przez sportowców oraz liczba zrealizowanych projektów. Ta piramida, czyli zakres oddziaływania, jest dosyć istotnym elementem, bo on pokazuje to, od czego musimy wyjść. Czy od wychowania fizycznego w szkołach, od tej aktywności, uczenia aktywności sportowej, od wpajania sportu jako jeden z najważniejszych priorytetów w życiu każdego człowieka. Z tym bardziej wychowanie fizyczne musi być przez nas bardzo poważnie traktowane. Panie Radny, Pan nie przeszkadzał. Może warto poplikać coś na naszym mieście teraz. Teraz już będę świnią straszyła. Dziękuję bardzo. Aktywny Kraków, czyli wprowadzanie jak największej ilości propozycji do spędzania na sportowo wolnego czasu.
Temu ma służyć między innymi program Aktywny Kraków. Sportowy sukces, czyli kolejny szczebel, w którym wprowadzamy już współzawodnictwo sportowe, aktywność współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Droga do mistrzostwa, czyli już bardziej kwalifikowane, przygotowujący się do zawodów o randze, w zależności od kategorii wiekowej, o randze mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, świata, czy naszych przyszłych olimpijczyków i poziom najwyższy wyczyn. Bez tej piramidy, bez tego zakorzenienia w kulturze, bez tego postrzegania sportu jako ważnego zadania w życiu każdego, jakby roli sportu w życiu każdego z nas, tego wygospodarowania czasu na sport, na aktywność fizyczną, nie będzie tego najwyższego poziomu bez wyczynu. Nie będzie wyczynu, niestety. My musimy sami siebie przekonać do tego, że sport jest naszym istotnym elementem naszego życia, a to da przyszłości wychowa naszych olimpijczyków, mistrzów świata. Szanowni Państwo, to na co wielu z nas czeka, czyli priorytetowe zadania publiczne finansowane z budżetu miejskiej Kraków. I tutaj możemy wskazać drogę do mistrzostwa, sportowy sukces, aktywny Kraków, mistrzowie w Krakowie, realizację lokalnych programów lub imprez prowadzonych na terenie dzielnic, czytaj wskazywanych przez trudniejszych dzielnic. To są te obszary, które będą wspierane w ramach wsparcia publicznego gminy miejskiej Kraków. Otwarty konkurs ofert, szczegółowy zakres konsultacji oraz będą oceniane na wspólnym posiedzeniu Komisji Sportu, który jest w tych kulturach widzimy razem do sportu na podstawie Wydziału Sportu, na podstawie propozycji Wydziału Sportu. Stypendia sportowe, bardzo istotny element. No, gdybyśmy chcieli nakłady na stypendia sportowe Krakowa porównywać do średniej wielkości miasta w Polsce, jak to jest na przykład Bydgoszcz, to myślę, że wielu z nas zawstydziłoby się, chociaż nie każdy z nas żyje i myśli o sporcie na co dzień. W związku z tym wprowadzenie możliwości jakby tutaj zwiększenia nakładów na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wielkości sportowe będzie i musi być naszym jednym z najważniejszych zadań. Nakłady finansowe na realizację programu. Program zakłada pewne nakłady finansowe w ujęciu procentowym, odnosi się do 0,3% skali nakładów budżetu w całości. Pozwoliliśmy sobie dokonać pewnej analizy w ujęciu na zadania, w perspektywie tego, jakie, jeśli wszyscy zgadzamy się co do założeń programu, czyli tego, co chcemy osiągnąć na końcu, czyli aktywność i wyniki sportowe, jakie nakłady powinny być roku do 2015, czyli objętego ostatniego roku funkcjonowania programu przeznaczone na sport. W 2013 powinno być to 2,937, ale w 2015 już na przykład 5,070. Mówię o realizacji miejskich programów. Rozwój sportu szkolnego dzieci i młodzieży 1,800, 3,120. Zadania zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców od 1,350 do 2,340 w roku 2015. Ja mam nadzieję, że sytuacja finansowa miasta pozwoli na takie dynamiczne wzrosty, ale powiedzieć o tym muszę, że będziemy zakładać, Szanowni Państwo, również to, że w 2013 aplikujemy o 0,3%, w 2014 o 0,4%, a w 2015 o 0,5%. Czy 0,5% to jest dużo? Panie Skarbniku, nie wiem. Miejmy, ja wiem, że mi od Pana zależy, niemniej jednak to 0,5% jest w stanie podnieść krakowski sport na wysoki poziom. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Czy Pan Smok tu będzie przeciwdziałał? Proszę, proszę. Pan Bogdarsko, tu Pan nie chce dać. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Chciałbym podziękować Panu Tomaszowi za prezentację programu rozwoju sportu na lata 2013-2015, ale chciałbym też serdecznie gorąco podziękować członkom zespołu, którzy pracowali przy tym programie. A byli to przedstawiciele
wyższych uczelni, Akademii Wychowania Fizycznego, dr Michał Spieszny, Renata Nieroda. Byli członkowie Rady do spraw sportu w osobach Jan Dyduch, Edward Stawiarz, znakomici sportowcy, trenerzy, działacze sportowi. Dziękuję również pracownikom Wydziału Sportu, panu Łukaszowi Ponce i Natalii Kotyza, jak również kierownictwu, pani dyrektor Barbarze Mikołajczyk i Pawłowi Opatkowi. Dziękuję pani Urszuli Filipowicz, wicedyrektorowi Zarządu Infrastruktury Sportowej i Grabicowi Nosiarze. Dziękuję radnym miasta Krakowa, panu Tomaszowi Kudynowiczowi i Markowi Pochena-Guerowi. Chciałbym wrócić do korzeni. Kraków to kolebka sportu polskiego. W 1885 roku powstaje Towarzystwo Sportowe Sokół. W 1989 dr Henryk Jordan zakłada pierwszy w Europie park dla dzieci i młodzieży, na terenie którego powstają urządzenia sportowe i obiekty sportowe. W ten sposób stara się zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu. A jaki cel? Zdrowa młodzież, zdrowe społeczeństwo, mniejsze nakłady na leczenie, czyli lepiej zapobiegać, jak leczyć. W 1994 roku odbywa się w Krakowie pierwszy mecz futbolowy, 3 lata później zawody lekkoatletyczne. W 1906 roku powstają 3 polskie kluby sportowe. Sportowy Klub Krakowia, Rzemieślniczy Klub Sportowy Uwenia i Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. W 1909 roku powstaje Akademicki Związek Sportowy, a 10 lat później, 12 października w Krakowie, staje się rzecz niespotykana. Powstaje Polski Komitet Olimpijski. To historia. Program rozwoju sportu w Krakowie uwzględnia cele strategiczne, które obowiązują do 2015 roku, a które uchwaliła Rada Ministrów w 2007 roku. Proste. Popularyzacja sportu dla wszystkich. Wzrost poziomu wyników sportowych i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Myślę, że nie trzeba rozwijać tych trzech priorytetów. Program ten uwzględnia cele ujęte w strategii Krakowa, o której mówił Tomasz i które wcześniej zaprezentował. Chcę tylko dodać, że program ten uwzględnia również cel zapisany w programie współpracy międzynarodowej gminy miejskiej Kraków na lata 2012-2014, mówiący o wykreowaniu wizerunku Krakowa jako miejsca, w którym sport i rekreacja są istotnym elementem życia mieszkańców i stanowią o atrakcyjności Krakowa dla uczestników międzynarodowych, wydarzeń sportowych, turystów i Krakowia. Ale żeby zrealizować te cele, muszą być zabezpieczone środki finansowe. Tak się jednak nie dzieje. Programy sobie, a rzeczywistość i życie sobie. Wystarczy spojrzeć na dane dotyczące nakładów finansowych przeznaczanych na sport powszechny w ostatnich 4 latach. Łącznie z zaplanowanym budżetem na rok 2013. 2009 rok, 8,5 miliona złotych. Próby narzekały, 8,5 miliona złotych to nie wystarczy na sport dzieci i młodzieży. Nie wystarczy na szkolenie, nie wystarczy na trenerów, nie wystarczy na sprzęt, nie wystarczy na organizację zawodów sportowych. 8,5 miliona 2009 rok. A 2010? Odcinamy o 2 miliony. 6 milionów 500. 11 jeszcze gorzej. 5 milionów 500. Milion 100 poszło. Dalej w dół.
2012 4 900 000. A ile w budżecie zostało zapisanych środków na 2013 rok? Może ktoś zgadnie? 3 800 000. Następny milion. Zmijajmy się. Po co ten program jest? Dla kogo jest? 3 800 000. Z tych 2,5 miliony złotych skorkowego. To ja się pytam, jak władze miasta ustawiają się do sportu powszechnego, dzieci i młodzieży. A co to oznacza? No to oznacza, że nie będą realizowane takie programy jak Kraków biega, maszeruje, mamy ścieżki biegowe, pięknie, ładnie, tylko nie mamy środków na trenera, na instruktora. No? Ktoś te zajęcia musi poprowadzić. Nie ten do otwarty wojska wielokrotnicyjne. Co najmniej 80 trenerów brakuje, żeby obsłużyć te wojska. W trakcie pisania programu odbieraliśmy informacje od dyrektorów szkół. Dajcie nam trenerów, żeby szkoły, żeby te wojska wielokrotnicyjne były otwarte. Badamy was. No ale 3 800 000. Nie będzie. Nie będzie programu prowadzonego od wielu lat umie pływać. Zamkniemy dostęp naszych dzieci do pływania. Nie będzie międzynarodowej wymiany sportowej. Nie ma takiej możliwości, nie ma pieniędzy. Jest program współpracy Krakowa w zakresie sportu, ale ludzie nie pojedziemy, do nas nie przyjedzie. Może tak ma być. Animator moje wojsko. Pobudowaliśmy orliki, 50% będą zamknięte. Nie będzie, i to jest pewne, przy tym finansowaniu akcji zima, lato w mieście. Ale dzieci sobie poradzą. Nie będzie stypendiów, o których mówił Tomasz. Nie będzie stypendiów, albo patrząc z punktu widzenia, ile mieliśmy medalistów, ile było nagrodzonych stypendiami w ubiegłym roku osób, to może stypendium wyjdzie za złoty medal na Mistrzostwach Europy czy świata 90 zł miesięcznie. No to ja bym się z panem zestydził. Kraków, stołeczne miasto Krakowa, stypendium daje dla sportowców 90 zł miesięcznie. Zespół, który pracował nad programem, w skład którego wchodzili teoretycy sportu, praktycy, trenerzy, działacze sportowi, zawodnicy, sędziowie, którzy analizowali zgłoszone do projektu uwagi, wnioski, propozycje, stwierdzili, że należy powiązać wydatki na sport powszechny, mówię sport powszechny, nie zawodowy, powszechny, z wydatkami budżetu miasta i ustalili, żeby ten sport naprawdę był w jakiś sposób rozsądny finansowany, to na 2013 rok należałoby zabezpieczyć środki w wysokości 0,30% do wydatków budżetu miasta. I to byłaby dopiero reanimacja krakowskiego sportu młodzieżowego. W 2014 roku jest propozycja 0,4% wydatku budżetu miasta. I to byłaby rehabilitacja. Po zawale bierzemy, udało się, pacjent przeżył, rehabilitujemy. No. A dopiero 0,5% w 2015 roku to wchodzenie do mistrzostwa sportowego. Normalny trening, normalne działanie. I tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Czego jeszcze tu nie będzie? Nie będzie sportu dla niepełnosprawnych. Myśmy specjalnie nie dokonywali zapisów, że dotyczy to również sportu niepełnosprawnych, przygotowania do paraolimpia, do rozgrywek o mistrzostw Europy, świata. Mamy organizacje pozarządowe, które się tym sportem zajmują, bo jest sportu zrozumień niewidomych ze stowarzyszeniem Sprawnie Razem i tak dalej, ale oni do tej pory w tym kącie w ogóle jakby nie brali udziału, przynajmniej nie do końca. Aha.
to ich nie ma. No w tym no na 800 zł w ogóle oczy nie mieszczą. W ogóle zapominamy. A już wiem, że są właśnie wnioski o wprowadzenie twardych zapisów do tego programu. Twardych. Obowiązuje o sport osób niepełnosprawnych. Tego też środowiska się domagają. Ja uważam, że nie powinno, bo sport jest dla wszystkich. Nie powinniśmy tutaj dzielić się jakoś utraktować. Dla wszystkich. I tym jakby akcentem chciałbym zakończyć to moje krótkie wystąpienie uzupełniające do tego programu, apelując do Państwa Radnych o przyjęcie tego programu. Być może z poprawkami, jakie się pojawią, ale z tym zapisem finansowania sportu w sposób konkretny, zdecydowany i wychodzący naprzeciwko środowiskom sportowym. I żebyśmy się później tego wszyscy razem trzymali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, druk 1014 ma pozytywną opinię Komisji Turystyki i Kultury Fizycznej. Czy są inne prezentacje komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych w niniejszym druku nie widzę. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Uprzejmie proszę zgłaszać się elektronicznie. Bardzo proszę. Pan Wojciech Pietrus, pani Zewkin, pana pan kandydat, proszę się przygotować. Tak. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja myślę, że Bogdan, odpowiedziałeś sobie sam, zadawałeś pytania, tworzyłeś to i zadawałeś sobie istotne pytania, po co my to robimy. I to jest prawda. Po co my to piszemy? Po co mamy dzisiaj to uchwalać? Czy po co mamy to za dwa tygodnie uchwalać? Skoro i tak pieniędzy nie ma. I ich nie będzie. I proszę mi nie mówić, że w 2015 będą, bo przy obecnym kryzysie gospodarczym na pewno nie znajdziemy tych pieniędzy. A więc my co mamy? Mamy przepiękne dwa stadiony, nie w tym jeden najdroższy stadion. Będziemy mieć dwie hale widowiskowe, jedna kongresowa, druga widowiskowa. Ale nie będziemy mieć dzieci, nie będziemy mieć młodzieży, które będą ćwiczyć na obiektach. Bo tych obiektów rzeczywiście część nam przybyło, ale część będzie zamykana, bo nie będzie miał kto ich obsługiwać. I rzeczywiście możemy wpisać w muzealnych, w tych obchodach czy przejściach muzealnych, gdzie po skansenach i możemy przejść po obiektach naszych sportowych i naszych turystów zapraszać, zobaczcie obiekty skansone lat 40. 50. Zobaczmy przepiękny stadion Babelu z lat 40. 60. Prawda? Możemy ich oprowadzać tych turystów, będziemy im pokazywać. Będziemy pokazywać boiska wielofunkcyjne, gdzie będą starsi chodzić, płacić pieniądze i grać na tych obiektach, a dzieci będą dalej na podwórkach sobie kopały piłkę, bo nie będą mogli inaczej grać. To samo się dzieje z basenami kąpielowymi. Baseny kąpielowe są otwierane w godzinach rannych dla dzieci, które akurat są w szkole i one mają za darmo, mogą sobie wchodzić. No które dziecko pójdzie rano na basen kąpielowy po to tylko, to bym chciał iść, uciec ze szkoły, żeby iść popływać za darmo, bo po południu już trzeba płacić. No takie paranoje to tylko w Krakowie. I co? I do tego chcemy tworzyć taki druk, który tak naprawdę niczemu nie będzie służył. Mam pytanie jeszcze. Proszę mi odpowiedzieć. Z iloma próbami to było konsultowane? Bo realizatorami nie będzie pan profesor, który napisał, czy jakaś wybitna postać sportowa, tylko będą realizować to próby sportowe, które tak naprawdę dzisiaj im się dożyna i dożyna się ich będzie, bo nie dostaną pieniędzy na dzieci i młodzież i pytanie skąd. I już dzisiaj są żebrakami wszystkie próby sportowe. No, co mają dalej robić? One są, oni żebrą, te pieniądze chodzą po tych firmach, aby troszkę dać pieniędzy i pytanie, kto im da. No nikt im już dzisiaj nie chce dać. No i dlatego mówię, że robimy coś
sztukę dla sztuki, tylko sztukę jest taką, że stworzymy. Stworzyliśmy już 4 lata temu jedną instytucję, która się przerodziła w jakiś, nie wiem jak nazwać tą instytucję, która miała pilnować tego obiektu, która miała dbać o nie, a tworzy coś, czego jest nie do zniesienia. Kupa pieniędzy idzie na co? Na Tour de Polo, na Krakowia Maraton. Przecież gdybyśmy poświęcili te pieniądze, pan tu przewodniczący pokazał, chwalił Bydgoszczę, tam nie ma Tour de Polo, które połyka nam bardzo dużo pieniędzy na taką imprezę. My mamy dość tej promocji Krakowa, we wszystkim widzimy tylko promocji Krakowa. A te dzieciaki nasze dzisiaj cierpią właśnie przez tą promocję Krakowa, że wdajemy, że promujemy, a potem mamy efekt taki, że te dzieciaki nie mają gdzie trenować, nie mają pieniędzy na nic. Nie mogą wyjechać na obozy, nie mogą na zawodzie. Panie, proszę o tę krótkę. Czas. Także zastanawiam się, po co nam stworzenie coś takiego programu. On jest w niektórych przypadkach absolutnie do przyjęcia. Tylko się raz na tym muszą mieć pieniądze. A tych pieniędzy nie ma i być nie będzie, więc po co coś takiego tworzyć? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o odpowiedź, co jest następne. Pan Wojciech Szczepiec, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie prezydencie. Ja zacznę od strony formalnej, bo chciałbym tutaj uzyskać odpowiedź tak naprawdę, kogo to jest dokument. Bo z jednej strony, czyj to jest dokument? Bo z jednej strony w referacie było przedstawione, że są to radni miasta Krakowa z komisji merytorycznej. Z drugiej strony są to urzędnicy pana prezydenta, łącznie z dyrektorami wydziału. A w konsekwencji jest to projekt grupy radnych, 5 grupy radnych, co oczywiście do którego mają prawo zgłaszający. W związku z tym na pytanie formalne, kogo to jest dokładnie projekt, no na pewno nie jest to komisji merytorycznej, to na pewno, ponieważ komisja tego nie zgłosiła. Druga sprawa też formalna, mówiło się tutaj o konsultacji tego dokumentu. Mam dwie uwagi, to jest zasadnicze. Mam wątpliwości co do tych konsultacji, bo jak przebiegają konsultacje, jeżeli projekt tej uchwały jest opiniowany na komisji merytorycznej, nie znajdując się w porządku obrad. Czyli w BIP-ie nie ma informacji o tym, że ten druk jest opiniowany, a jest wprowadzony w trybie nagłym, czyli wprowadza się go na zasadzie, dopisujemy, jest zgłoszony w trakcie posiedzenia, że dopisujemy kolejny punkt obrad. W związku z tym, jak na niektórych komisjach zainteresowani nie mogli przyznać, nie pojawi się na tej komisji. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa też dotyczy konsultacji. Dzisiaj mówimy o projekcie tej uchwały. Mówimy o konsultacjach, które się odbyły. I to chcę zwrócić uwagę, że do poniedziałku był termin, gdzie organizacje mogły zgłaszać swoje uwagi, czyli 2 dni temu minął termin. W związku z tym wydaje mi się, że to też nie jest sposób dobry na konsultowanie tego dokumentu, kiedy 2 dni temu mija termin, a dzisiaj mamy pierwsze czytanie. Właściwie jest trudno nawet odebrać informacje na ten temat, co zostało zgłoszone do tego dokumentu. To od strony takiej formalnej. Natomiast jeśli chodzi już o stronę merytoryczną, to mam takie pytania. Są wymienione różne wydarzenia, które będą organizowane i tym, co tutaj przedmówca mówił, oczywiście są to duże wydarzenia. Pytanie jest, czy to jest lista zamknięta, Mistrzostwa Europy, Świata i tak dalej. Czy jeżeli się pojawi inicjatywa, czy ona będzie mogła być zrealizowana, czy ten dokument będzie mówił, że jednak nie robimy nic więcej, robimy tylko to, co w strategii. Druga sprawa, wymienione są różne stałe organizowane imprezy, duże imprezy, na które też duże pieniądze. I moje tu jest pytanie, czy jednak nie zabrnęliśmy do takiej samej sytuacji jak w kulturze.
że są festiwale, a zaczyna się to mało drogą kulturę. Tak samo tu. Mamy duże imprezy, które mają oczywiście sponsorów, ale gmina dokłada duże pieniądze, a zaczynamy te małe obiekty, ten drobny sport. W związku z tym mam pytanie, czy ten problem jest dostrzeżony w tym dokumencie. Następna sprawa. Są wymienione, być może słusznie, nowe obiekty, które należy stworzyć w mieście. Natomiast brakuje mi w tym dokumencie strategii co do, co mamy zrobić z istniejącymi obiektami, w szczególności Wisła, która stoi w ustanie, zagospodarowana. Właściwie to jest już taki pomnik nieudolności miasta. Po prostu wydaje mi się, że punktem numer jeden, jeżeli chodzi o obiekty, to jest utrzymanie tych, które są, tak, żeby nie przynosiły no, strat w pewien sposób. Więc mam pytanie, gdzie to mogę znaleźć w tym dokumencie. Następna sprawa to jest temat spójności z innymi dokumentami. W tej chwili tworzy się studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa i mam pytanie, czy te elementy istotne, nie mówię o drobiazgach, ale o tych istotnych elementach, które są w studium zapisane, mają swoje odzwierciedlenie. W szczególności studium mówi o tym, że miasto w znaczny sposób zwraca uwagę na nadbrzeża Wisły i w szczególności będzie chciało wykorzystać je do celów rekreacyjnych i sportowych. Tu nie widzę tego w dokumencie. Mam pytanie również o innej dziedziny sportu. Są wymienione dziedziny związane z olimpiadą, są wymienione w innej części dokumentu ekstra i inne jeszcze dyscypliny sportu. W związku z tym mam pytanie, czy jakieś inne organizacje sportowe zgłosiły chęć dopisania się do tej listy no, takich wyróżnionych dziedzin sportu. Bo wydaje mi się, że jest to... że pan radny popatrzył na czas. Bardzo proszę. To nie wiem, może proszę się wybierać. Bardzo dziękuję. Jeszcze mam pytanie takie istotne, bo pan radny wspomniał o dokumencie o właśnie o ośrodkach sportowych i o basenach pływackich i o odwaniu o te ośrodki. Czy należy zacząć od likwidacji tego miejsca? Bardzo dziękuję. Pana Demka, bardzo proszę. Wysoka Rada. Ja dziękuję przede wszystkim panu radnemu Smokowi za ten rys historyczny. Myślę, że jako powinien być pierwszy jako wstęp do tego programu, który później przedstawił panu Winowicz. I słusznie, że pan radny Smok wspomniał o Towarzystwie Toku, o pierwszych klubach. Tylko dzisiaj mamy sytuację taką, że Towarzystwo Soku, budynek Towarzystwa Soku się wali. Miasto nie jest w stanie pomóc tym, żeby uratować ten budynek. Za to wybudowaliśmy za 800 milionów dwa stadiony dla 22 gości, którzy udają, że grają w piłkę nożną. A poza tym stadiony są puste. Pan Urynowicz jest młodym człowiekiem, nie pamięta tych czasów. Ja pamiętam, bo grywałem na stadionie Wisły w piłkę i chodziłem na ten stadion, kiedy chciałem. Dzisiaj to jest w ogóle niemożliwe, bo przecież tam grają zawodowcy. Więc to jest pierwsza rzecz, którą my, radni Krakowa, powinniśmy załatwić. Obiekty sportowe powinny być otwarte dla młodzieży. Nie mielibyśmy wtedy problemów z kibicami, bo ci kibice, z którymi mamy czasami wychowawcze problemy, mogliby uczestniczyć w darmowych zajęciach sportowych na krakowskich halach. Dzisiaj, żeby ćwiczyć, nie wiem, judo, trzeba zapłacić w klubie pieniądze. To jest to, bez czego nie jesteśmy w stanie uzdrowić polskiego i krakowskiego sportu. Przewodniczący Pięk o tym zresztą wspominał, że teraz i radny Pietrusz, że coraz częściej interesuje nas sport zawodowy, że zapominamy o sporcie masowym i ten akurat program idzie w dobrym kierunku. Tylko
Ja bym chciał usłyszeć odpowiedź, kto da na to pieniądze. Za chwilę będziemy słuchać wystąpienia pana dyrektora Dziedzica, który będzie mówił o tym, że w ogóle pieniędzy na kulturę nie ma. I tak jak radny Piotrus mówił, będziemy mieli festiwale, będziemy mieli olimpiadę letnią, zimową, w 2022 roku, ale nie będziemy mieli sportu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, do głosu się zapisałam ja. Chciałabym po pierwsze pochwalić moich kolegów za włożony wkład w pracę, ponieważ jest to trudne, kiedyś próbowałam to się tutaj konstruować przy kulturze i wiem, że roszczenia z różnych stron są olbrzymie tych, którzy tworzą kulturę, więc obejrzałam szpiegło to samo w sprawie dotyczącej sportu. Chciałabym powiedzieć o takiej rzeczy, to znaczy na moich oczach, kiedy patrzę na Kraków, na moich oczach już nie kiedy ten Kraków się nieco zmienia, to znaczy zmienia swoje oblicze z takiego miasta, które było utożsamiane z kulturą, jednak na sprawy sportowe ja ciągle mówię tutaj o stadionach, które powstały i które były bardzo wielkim obciążeniem, takim bardzo bolesnym dla miasta, którego dyskusję przyjęły do dnia dzisiejszego. W programie, bo będę pisała to najprawdopodobniej, prosząc o uzupełnienie w tym programie w czasie objętym czasem poprawek, będę pytała się o to, czy wymyśliliśmy coś takiego, żeby dbać o to, co zostało. Mówię to a propos interpretacji pewnie Katyta Tary, która powiedziała, o ile dobrze pamiętam, że w paru miejscach obiekty sportowe są wynajmowane jako parkingi, co mnie niebywale zaniepokoiło i to jest powodem do tego pytania, czy na przykład dbamy o te obiekty, które powstały, czy raczej idziemy w stronę budowania nowych. Co tam jest, no, powiedziałabym jakimś takim zaburzeniem rytmu, bo powinniśmy raczej dbać o to, co jest, a potem myśleć o tym, co będzie. Panowie apelowaliście w swoim wystąpieniu o to, że brakuje pieniędzy na trenerów, ale ja chciałam sobie przypomnieć, ponieważ już w ogóle żyję na tym świecie, że były czasy, w których trenerów było mniej, a sukcesy sportowe były większe. W związku z tym, jak wiemy, no te finanse przede wszystkim są tutaj apelowania od trenerów. No, ludzie biegają bez trenerów i te sukcesy były, a w tej chwili mamy obiekty, a drużyny pod tytułem Wisła i Krakowie nie mają się najlepiej. W związku z tym to chyba nie jest w jakiś sposób równolegle z tym widzące. Będę pytała też w swoich poprawkach i sugerowała pewne rozwiązania, ale chciałam się właśnie zapytać o to, czy niedobrze jest tak, żeby dbać o to, co powstało, a później aplikować o coś więcej. Mój entuzjazm wobec kolejnych obiektów sportowych jest dość ograniczony, powiedziałabym. I no, będę to podkreślała zawsze, ponieważ pewnie o to chodzi, żeby budować więcej i drożej, ale żeby dbać o to, co drugie powstało. Chyba tyle. I prosiłabym o to, czy rzeczywiście jest to prawdą, że obiekty sportowe są wynajmowane takim i co mnie niebywale zaniepokoiło. Jeśli tak jest, to jest niedobrze. Pan Paweł Dęczyn, osobą następną, jest bardzo proszę. Przewodnicząca, Państwo Radni, absolutnie chciałem się przyłączyć do podziękowań dla autorów tej strategii Radnego Tomasza Dumowicza, Bogdana Smoka i Marka Kuchenowa. Taki dokument na pewno był i jest potrzebny. Ten dokument ma charakter dokumentu strategicznego, wobec tego, ponieważ jest pierwszym dokumentem tego typu, to można wybaczyć, że on nie jest do końca zgodny z budżetem i pewno nie będzie. Znaczy jest zbyt ambitny, jeżeli chodzi o obecne możliwości budżetowe. Natomiast pokazuje, jakie są nasze cele strategiczne, jeżeli chodzi o finansowanie z pieniędzy krakowskiego podatnika, bo przede wszystkim to dotyczy właśnie tego źródła, tych rzeczy, które uznamy za najważniejsze. W mojej opinii ten dokument właśnie stawia na to, żeby promować sport masowy, prawda, nie skupiać się na sporcie zawodowym, bo tutaj przede wszystkim mamy te korzyści dbania o zdrowie mieszkańców, prawda. Dlatego wydaje mi się, że jest to właściwa strategia. Natomiast no, trzeba teraz odpowiednich tutaj negocjacji
prawda, żeby dopasować te zadania, które pojawiają się w realizacji obszarów strategicznych do możliwości budżetowych. Natomiast w mojej opinii tak trzeba, tak należałoby zacząć, znaczy najpierw od zdefiniowania celów strategicznych, a potem, prawda, dopasowania polityki miejskiej, tak żeby te cele były realizowane. I na koniec jedna tylko krótka uwaga. Trzech moich przedmówców wspominało o historii sportu, która się zaczynała w Krakowie, Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, pierwszych klubach piłkarskich i Komitecie Olimpijskim, który notabene w hotelu francuskim był zakładany. Mianowicie no z tego oczywiście jako krakowianie jesteśmy dumni i powinniśmy o tym pamiętać. Natomiast wypada też przypominać, że no wcześniej był zbór. Zarówno jeżeli chodzi o Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, tam ono powstało w 1867, czyli zanim je zawiązywano w Krakowie, to już prawda, dwa młode pokolenia się wychowały. Pierwsze kluby piłkarskie też powstały we Lwowie, 1903 rok to jest Legia Lwów, potem Czarni Lwów, Pogoń Lwów. No podobnie kluby wielosekcyjne i prawda, polscy olimpijczycy, to prawda, nie było jeszcze możliwości, żeby brali udział. W polskiej reprezentacji byliśmy pod zabrami, natomiast też ćwiczyli, próbowali i występowali, prawda, pod obcymi flagami. Wobec tego to tylko jedna uwaga historyczna, że rzeczywiście Kraków jest kolebką i najstarszym miejscem, natomiast polski sport się tak naprawdę zaczął w Lwowie. Bardzo dziękuję, bardzo proszę o Kośmider. Zgłoszony był. Nie wiem, bo jest zgłoszony. Powiedzmy, może ja nie jestem zbyt aktywny sportowo, tym niemniej tutaj mówimy raczej o programie nie naszym indywidualnym, tylko o miasta. Słuchając głosów, które były wcześniej, no, muszę powiedzieć tak, Rada ma prawo i będzie obowiązek robić różnego rodzaju programy i bardzo dobrze, że taki program się pokazał. To, że dyskusja jest o pieniądzach, jest rzeczą oczywistą, bo wszystko ma jakiś wymiar finansowy i myślę, że na podstawie tego programu też daje nam to szansę szukania środków z innych tytułów. Z tytułów, które w niektórych miastach udawało się na większą skalę znajdywać i wydaje się, że w Krakowie czy na obiekty, czy na różne działania takie sprawy powinny być i to jest dobry, tak powiem, podstawa do tego, żeby te pieniądze szukać. Niestety nie mogę się zgodzić z tymi, którzy mówią, że wielki sport to nie jest, znaczy nie powinniśmy promować wielkiego sportu, że olimpiada, że wyścigi rowerowe i tak dalej, to są, tego nie powinno być, bo wydaje mi się, że inwestowanie w to powoduje, że właśnie młodzież interesuje się tym, co jest jakby medialne, co jest widoczne. Zawsze tak było i zawsze tak jest. I mówienie, że tego nie powinno być, no moim zdaniem jest jakimś, no, niewłaściwym patrzeniem. Niewątpliwie mamy trudny czas, więc trzeba mieć na zmienienie. Ja nie wiem, czy ten wymiar finansowy, który tutaj jest zawarty, jest możliwy do spełnienia. Ale on stawia dość wysoką poprzeczkę, czasami nawet dobrze przejść pod poprzeczką, ale trudno to wszystko. Samo narzekanie w sumie niewiele daje. Jak jest program, to jest przynajmniej szansa porównywania z tym, co się chciało, korygowania tego, dostosowania do realiów. W tym programie jest tak, że nie tylko jest mowa o pieniądzach, także jest mowa o pewnych standardach, o pewnych kierunkach i moim zdaniem bardzo dobrze, że to w tym kierunku idzie i bardzo dobrze, że tego typu dokumenty się pojawiają. Nie będę się przyłączał do chóru chwalących, bo to jest oczywiste, że autorom należy się podziękowanie, natomiast myślę, że nam jako Radzie należy się pochylenie nad tą sprawą, znalezienie i zwymiarowanie tego do naszych możliwości finansowych i wdrożenie tego już przy budżecie roku 2013. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Wojciech Kieprus. Proszę o włączenie Kośmidera. Proszę bez zmiany się w wypełnieniu zapytać, czy będą uwzględnione, bo to są nie tylko element sportu, ścieżki rowerowe, ścieżki dla rowerzystów,
ponieważ nie jest wymienione, co oczywiście się cieszę, trasy na ciasta biegowego, ale te elementy są chyba, mi się wydaje, ważniejsze, dlatego nie należałoby ich pomijać w tym momencie. Jeżeli chodzi o 0,3% budżetu na sport, to wydaje mi się, że trzeba jednak powiedzieć, że jeżeli te środki będą wystarczające, jeżeli te środki są oczekiwane, jeżeli Rada Miasta Krakowa przygotuje ten dokument w ten sposób najbliższych dniach, może za 2 miesiące, to równocześnie one powinny się znaleźć w budżecie na 2013 rok. Bo nie może być tak, że w tym samym czasie głosujemy dwie sprzeczne dane. Więc musimy być tu konsekwentni, bo to, że w 2014 czy 2015 nie jesteśmy dzisiaj szacować w stanie, no ale w 2013 rozumiem, że jeżeli większość rady przyjmie ten dokument w skali takiej, jak to proponuje tutaj grupa radnych, to również w budżecie się znajdzie to samo, ponieważ to ta sama Rada Miasta będzie to ustalać. I oczywiście tutaj są pretensje projektodawców do sytuacji dysponowania środkami, ale to Państwo, mając większość, dysponują tymi środkami, głosując zmiany w budżecie i budżet, i po części odpowiadacie za ten stan, więc myślę, że pretensje musicie mieć też do siebie. I na koniec, Pani Przewodnicząca, proszę ze względu na to, że dokument jest ważny, że konsultacje zostały zamknięte w poniedziałek dla klubów sportowych, żeby wydłużyć termin poprawek. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa, jeszcze pada Pani taki temat? Wysoka Rada, która wymieniła przewodniczącego Kościgera, bo chciałem odwrócić. Ja nic takiego nie powiedziałem, nie słyszałem wystąpienia moich kolegów z klubu radnych PiS o tym, że nie jesteśmy przeciwnikami sportu zawodowego. My zwracaliśmy uwagę tylko na to, że jeżeli nie będziemy finansować sportu młodzieżowego, uczniowskiego, to na pewno nie będzie sportu zawodowego. Oczywiście kluby sportowe sobie poradzą, bo sprowadzą z różnych krajów sportowców zawodowych, tylko z tego nie będzie polskiego sportu zawodowego na wysokim poziomie. Mówili Państwo też tu o obiektach sportowych. Ja chcę przypomnieć, poza tym nieszczęsnym towarzystwem Soku, kiedyś tam grano w piłkę ręczną, niedaleko od Towarzystwa Soku był piękny stadion lekkoatletyczny Krakowie, który jest dewastowany. Był piękny basen, który jest dewastowany. Był basen Wisły, którego nie ma. Więc, a za to mamy jakiś koszmarny stadion Wisły, zamknięty dla ludzi. No i tak jak już wspominałem, tam 11 gości udaje, że uprawia jakiś sport. Bo jak ktoś ogląda telewizję, to wie, że to jest kolejna dyscyplina sportu na świecie niż u nas. Oczywiście zgadzam się też z tym, że sport polski powstał w Lwowie. Nie mówiliśmy pewnie o Lwowie, żeby z nas ktoś nie posądził o chęci zaanektowania tego polskiego miasta. I jeszcze raz podkreślam, ten dokument przedstawiony przez pana Urynowicza i przez Smoka, on idzie w dobrym kierunku. Tylko jest pytanie, skąd wziąć na to pieniądze, kiedy przymierzamy się do paru wielkich imprez międzynarodowych i na to będziemy musieli znaleźć pieniądze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan Rastek Zawakwa, bardzo proszę. Urynowicz, spokojnie, usiądźcie. Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Chciałem taką wziąć refleksję. Oczywiście, że program jest bardzo dobry i wszyscy go chwalimy jako osoba, która też jest sportowo zaangażowana od dzieciństwa. Natomiast no, jest taka sytuacja, że zawsze sobie myślę tak, jak są kryzysy finansowe, to lubimy tworzyć programy. Prawda? Czyli jest kryzys, wtedy jakby nasilanie się różnych programów i te programy oczywiście zakładają środki, no jak znaleźć środki, jeżeli jest kryzys finansowy.
Więc taka pierwsza refleksja. Druga refleksja, oczywiście jeżeli tutaj pracodawcy zakładają, żeby na SPOG i chwała było 0,3%, no to ja powiem nieskromnie, że ja chcę co najmniej 0,5% na mieszkalnictwo po prostu. Ponieważ gdy przeanalizuję sprawę potrzeby kultury fizycznej, która jest znacząca i ważna, z potrzebami bardzo egzystencjalnymi, czyli potrzebami mieszkaniowymi, no to mamy zadecydować, prawda? Tutaj my dzisiaj dyskutujemy o wspaniale oczywiście sprawach sportowych, ale tutaj obok siedzi pani już trzy godziny siedzi, która ma taki problem. Mieszka w hotelu na osiedlu stalowym, przepraszam, ale to daję jako przykład. Mieszka na hotelu na osiedle stalowym, właściciel wykupił hotel, ona ma dwoje dzieci i mieszka w mieszkaniu, gdzie nie ma prądu, nie ma wody i cały czas od co najmniej 3 tygodni dyskutujemy, jak tej pani pomóc, a są potrzebne pieniądze. Więc ta pani, no nie wiem jak ona odbiera tą naszą dyskusję. Ja przepraszam, nie chcę jakby tutaj mówić, że ten program jest niedobry, tylko są jakby wartościowanie potrzeb. Z jednej strony są potrzeby kultury fizycznej z porządku, ale na przykład są egzystencjalne potrzeby niezaspokojone mieszkaniowe. I teraz jest pytanie, na jaki cel mamy te środki finansowe przekazać. Ja tylko tyle niestronnie powiem, że będę prosił bardzo Państwa radnych, żeby również w takim razie w budżetach rocznych ustalono na przykład 0,5% jako właśnie budżetu całościowego przeznaczenie na budownictwo mieszkaniowe, bo to jest ogólna zapaść, jak chodzi o potrzeby mieszkaniowe, mieszkań komunalnych i socjalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, pani Barbara Nowak, pan Sonik za chwilę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałam zwrócić na dwie rzeczy uwagę, to znaczy na uczniowskie kluby sportowe, które są w bardzo ciężkiej w tej chwili sytuacji. Jeżeli przy szkołach nie ma wielofunkcyjnych boisk, nie ma hal, i trzeba gdzieś trenować, żeby uzyskać jakiekolwiek efekty, to okazuje się, że na przykład hale wybudowane ze wspólnych gminnych pieniędzy przy jakiejś szkole wynajmują te hale za ogromne pieniądze. Za ogromne pieniądze. Ja mam przykład klubu sportowego, którego mam zaszczyt być honorowym prezesem, Krakowiak 85. Który w tym roku zdobył 2 pierwsze miejsca w ogólnopolskich zawodach piłki ręcznej, który ma wspaniałe puchary i nie ma gdzie trenować. Nie ma gdzie trenować, nie ma skąd wziąć pieniędzy na to, żeby wynajmować na przykład halę przy szkole na osiedlu handlowym. Ona jest. Była, pamiętam dobrze, jak była budowana, ze wsparciem bardzo wielu ludzi, mieszkańców Nowej Huty i była mowa, że tam to będzie miejsce, gdzie różne szkoły, różne kluby mogą po prostu ćwiczyć. Teraz okazuje się, że wynajmowane są te hale za godzinę, dobrze, kwota ponad 100 zł. No to trzeba po prostu to zmienić. Nie ma w tym momencie ani równych szans dla uczniów, nie ma po prostu możliwości rozwoju i to, co w tej chwili się osiąga, jak mówię na przykładzie tego swojego klubu, to jest to naprawdę ogromnym nakładem sił, środków ludzi. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie była tu mowa kilka razy o tych boiskach wielofunkcyjnych. Ja myślę, że dużo mniejsze znaczenie, dużo mniej ważną jest sprawą szukanie trenerów i popłacanie, ale ogromnym problemem jest na przykład dla tych szkół, które mają wybudowane na swoim terenie boiska wielofunkcyjne, gdy nie ma odpowiednich pieniędzy na te boiska funkcyjne, na ich utrzymanie. I to jest rzecz naprawdę skandaliczna, bo wiem, te boiska są otwarte dla wszystkich mieszkańców, można przychodzić i z tego korzystają mieszkańcy, oczywiście głównie młodzież, ale nie tylko. Natomiast trzeba utrzymać z budżetu danej szkoły to boisko. I to jest naprawdę bardzo poważny problem, bo przy takich budżetach, jakie mamy, utrzymać boisko z płatą na przykład 2000 na cały rok, no nie ma takiej możliwości, kiedy naprawy są konieczne niemal co tydzień. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Przewodniczący. Szanowni Państwo, ja chciałem się odnieść do odpowiedzi
Stanisława Rafała i tej części dotyczącej, że jest kryzys, a tutaj tworzy się pan, bo to pewnie tak jest, że jak człowiek jest głodny, to myśli, co zje, jak będzie mógł zjeść, bo jest głodny. Albo nie ma pieniędzy, myśli, wygram ten milion, co ja z tym zrobię. To będzie wtedy wiedział, że cały czas marzy o tym, jak będzie miał milion, to wtedy będzie wiedział, na co wydać. I to może tak jest. A jeszcze my marzymy też o tym gazie łupkowym. Jak wyszczeli, to będziemy mieli tutaj wtedy wojsko przy każdej szkole i tak dalej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy to wszystko, tak? Szanowni Państwo, proszę, proszę o projekt udawcy. Pan Tomasz Ołynarz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, z zaciekawieniem przysłuchiwałem się dyskusji. Notowałem bardzo uważnie większość głosów za te pozytywne recenzje, bardzo serdecznie dziękuję. Za uwagi krytyczne również, będą brane przez Was pod uwagę na etapie dalszego procedowania nad tym projektem. Wiele ze zgłoszonych uwag są takimi uwagami natury ogólnej, odnoszące się do Państwa krytycznego spojrzenia na problem funkcjonowania sportu w Krakowie, a ponieważ nie czuję się wystarczająco odpowiedzialny za te zagadnienia, w związku z tym pozwólcie Państwo, że nie poddam ich jakiejś większej analizie. Niemniej jednak do tych najistotniejszych elementów, które Państwo podnosicie wprost bądź poprzez różne nawiązania, postaram się odpowiedzieć. Otóż po pierwsze, tak, pan radny Pietru zaczął zwrócić uwagę na kwestię dotyczącą zaprezentowania tego druku na posiedzeniu Komisji Sportu i jakby możliwości wydawania opinii przez Komisję. Chciałem Państwa poinformować, że druk był wprowadzony do porządku obrad na posiedzeniu w dniu 2 października 2012 roku jako drugi punkt. W załączeniu przedstawiam protokół nr 32/12. Pan jak nieobecny na tym spotkaniu był tylko pan radny Ścigalski, w związku z tym myślę, że większość z Państwa miała okazję się zapoznać z tym dokumentem, w tym także pan radny Pietrus. Swoją obecność na posiedzeniu potwierdził tym stosownym autografem, w związku z tym trudno jest mówić, że go wtedy nie było. Mówi, że nie miał okazji poznać. Na pytanie, z kim konsultowany był ten dokument, z jakimi klubami sportowymi, to z każdymi, ponieważ było to ogłoszenie publiczne i każdy, kto chciał, miał możliwość od 19 listopada do 3 grudnia zgłaszać swoje uwagi w formie pisemnej i telefonicznej. Raport z tej konsultacji do 7 dni od 3 grudnia, czyli 10, czyli za 5 dni, zostanie zaprezentowany, zamieszczony na LIP-ie. 11 grudnia na posiedzeniu komisji ja będę referował też w trybie, chcę powiedzieć, tak jak pan użył określenia nagły, został wówczas zmieniony porządek obrad, ale także zostanie zmieniony, żeby te rzeczy wprowadzić, a dzieje się tak dlatego, że uchwala się harmonogramy i plany pracy komisji, uchwala się także znacznym wyprzedzeniem porządki obrad komisji i te nagłe wprowadzenia, które są pewną praktyką, w większości komisji są pewną praktyką, biorą się tempa, żeby dokumenty nie czekały, nie leżały, nie przykrywały ich kurz, tylko były na bieżąco przedstawiane członkom komisji, żeby każdy z miał możliwość zapoznania się z nimi. W związku z tym niezasadnym zupełnie jest stawiany zarzut przeprowadzenia konsultacji, czyli jakby nieformalnego trybu. I mam nadzieję, że te wyjaśnienia moje są na tyle dla Państwa przekonujące, że nie będziemy musieli tego typu więcej drążyć. Po co ten drugi, czy on jest? Czy prezydenta, czy Rady Miasta Krakowa, czy Komisji, czy Grupy Rady? Szanowni Państwo, a ja bym chciał, żebyśmy w tak istotnych i strategicznych dokumentach nie stawali pomiędzy tymi podmiotami jakichś barier, granic czy murów. Jest to program tych wszystkich osób zaangażowanych, czyli prezydenta, i Rady Miasta Krakowa, i Komisji, i Grupy Rady,
które sprawy sportu uznają za jeden ze strategicznych 200. I tylko się cieszyć należy, że w przypadku tego dokumentu zagraliśmy jak jeden zespół, który nie tracił czasu na wytykanie sobie wzajemnie różnych niedoskonałości, tylko zrealizował go wespół zespół dobrze. Pana prezydenta reprezentowali nie tylko urzędnicy, nie tylko pani prezydent, ale także Rada do Spraw Sportu, czyli formalne ciało powołane przy panu prezydencie. Opinia Komisji Sportu także w tej sprawie była. Na jedną rzecz jestem uczulony, a też pojawiła się w wystąpieniu kolegi Pietusa, czyli reforma MOS-u, że zaczynamy reformę likwidacji. Owszem, rzeczywiście zaczynamy reformę likwidacji dwóch, które nie mają bazy. I powołujemy je na nowo jako część tych, które mają bazy, które mogą rozwijać swoją działalność i powołujemy je nie tylko poprzez likwidację, ale poprzez powierzenie zadań i będziemy je traktować jako pewne narzędzia wykonawcze do realizacji programu, ale o tym pozwólcie Państwo, będziemy za dwa tygodnie i tam wówczas możemy skoczyć bój na argumenty i myślę, że Państwa do tego przekonam, tak jak przez ostatni rok pracowałem na temat przekonywania środowiska z MOS-ów, tak myślę, że w Radzie Miasta również przejdzie to z życzliwym zainteresowaniem i wsparciem. Tak, Szanowni Państwo, Pan Radny Pietrus również pytał o małe imprezy sportowe, czy zostaną zauważone. Tak, zostaną zauważone. Po to przede wszystkim zostaje utrzymane upowszechnienie kultury fizycznej jako jedno z celów, abyśmy mogli także małe, nie tylko duże, wielkie zadania realizować. Było pytanie o ścieżki dla biegaczy, ścieżki rowerowe, rolkowe i tak dalej. Jako przykład pozytywny zostały wskazane ścieżki biegowe narciarskie. Bo wielokrotnie jest tak, w każdym dokumencie strategicznym Państwo znajdziecie, że ścieżka biegowa, narciarska jest elementem sezonowym. A co za tym idzie, w wielu miejscach będzie wykorzystywana do tego celu ścieżka na przykład rowerowa i tak się dzieje na całym świecie. I mam nadzieję, że także przy planowaniu następnych inwestycji zmierzających do lokalizowania ścieżek rowerowych czy rekreacyjnych, mówiąc krótko, ta funkcja zimowa także będzie realizowana. Podzieliliśmy się tutaj z kolegą Smokiem pytaniami, w związku z tym na pozostałe rzeczy odpowie kolega Smok. Pan radny pytał, dlaczego nie może wejść na dzisiaj pan radny Kalita. Dziękuję za słowa uznania dla programu. Pytał pan także, dlaczego nie może pan wejść na stawionowisko. No między innymi dlatego, że jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Więc nie może pan zbiegać tak po prostu na płytę stadionową, ale myślę, że pan to wie. Ale tak, w formie żartu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przeważające pozytywne opinie dla tego dokumentu. Jeszcze raz tyle głowę przed tymi, którzy współtworzyli ten dokument i oddaję głos poznanowi. Jeśli chodzi o olimpiadę, bo też ta sprawa została poruszona, to jakby na to nie patrzeć, to będzie koło zamachowe dla Krakowa, dla gospodarki sprzyjające rozwojowi Krakowa, tworzące nowe miejsca pracy. Myślę, że do tego nie trzeba wszystkich przekonywać, ale to też aspekt sportowy, emocjonalny, estetyczny. Dzięki czemu Kraków też wzbogaci się o nowe wrażenia, o nowe wydarzenia. Jeśli chodzi o instruktorów i trenerów, tu nie chodzi w tym momencie o instruktorów czy trenerów w klubach sportowych, łącznie z uczniowskimi klubami sportowymi, ale chodzi o ten obszar aktywny Kraków, no, czyli właśnie orliki, boiska wielofunkcyjne, ścieżki biegowe, gdzie rzesze Krakowian są, czy chciałyby uczestniczyć w tych zajęciach, ale niestety i zarówno przepisy BHP jakby nie mają tej umiejętności przygotowania sobie
metody treningowej czy innej i po to są potrzebni ci instruktorzy, ci animatorzy sportu. Dla Rzeszy Krakowia, którzy w wolnym czasie chcą usprawniać swoje ciało, swojego ducha. Czyli na to potrzebne są te pieniądze. Jeśli chodzi o problem dla uczestników klubów sportowych, ten, że nie mają gdzie ćwiczyć. Faktycznie powstają w oparciu o często bazę, tak, bazę lokalową szkół, ale w tym programie zawarliśmy właśnie zapis, który mówi budowa hal do rywalizacji jakby drużynowych i sportu walki. Czyli jest kapitalna szansa w oparciu o obiekty sportowe, czyli tereny gminne, budowania lekkich hal o, że tak powiem, tani w sensie budowy, nawet przenośnych, właśnie do uprawiania sportu walki. Czy szkoła, bo na przykład w dzielnicy nie ma terenu gminy, żeby można było na oddzielnym jakimś terenie gminy wybudować halę do sportu walki. A chcę powiedzieć, że w ostatnich 3 miesiącach gościłem kilka delegacji, właśnie uczestników klubów sportowych, albo tych, które już powstały do co najmniej miesiąc, 2 miesiące temu, mówią, no to z tego jakby nie mamy gdzie ćwiczyć. Gdzieś kątem się podzielamy. I takie lekkie hale, ja nie mówię, że od razu zbudujemy w każdej dzielnicy jedną, ale może gdybyśmy się w tych 3 latach opuścili, że w starym podziale administracyjnym Krakowa w Podgórzu Nowej Hucie tylko jednej takiej hali lekkiej, myślę, że koszt tego w Gdańcach 250 tysięcy zapewne w Gdańcach spokojnie by się zmieścił. Jeśli chodzi też o powiedzmy kwestię, dlaczego tu nie ma ujętych remontów inwestycji. No nie ma, z prostej przyczyny. Są to kierunki jakby działania dla powiedzmy operatorów, którzy się zajmują powiedzmy sportem, czyli zarządu infrastruktury sportowej i wydziału sportu, jak również dla miasta. Natomiast są policzone potrzeby w zakresie modernizacji, przebudowy czy remontów obiektów sportowych i one wynoszą gdzieś tak na dzień dzisiejszy około 500 milionów. To pokazuje skalę potrzeb. W każdym klubie jest coś do zrobienia, do wyremontowania, do ewentualnie przebudowania, do zmodernizowania. Ja nie mówię o budowie nowych obiektów sportowych. To jest modernizacja, przebudowa, remont. Niesamowita skala potrzeb. I też to wskazujemy, że trzeba to robić. Oczywiście dalsze prace, uzyskiwanie nowych terenów zielonych pod rekreację, zagospodarowanie akwenów wodnych. No, nie prezentowaliśmy tego programu tak szczegółowo, ale są to kierunki, są wyznaczone cele i w sposób mądry, rozsądny, przy założeniu, że mamy problemy finansowe, tak jak większość może miast w Polsce, trzeba dążyć do realizacji tych celów, ale to też pokazuje, że trzeba pewne rzeczy racjonalizować. Prawda? Trzeba się przyglądać w każdym obszarze, w edukacji. I też trzeba racjonalizować sieć szkolną, jeśli tam, gdzie jest to uzasadnione, no trzeba wygaszać pewne placówki, trzeba je łączyć. Pokazaliśmy to w ubiegłym roku. Likwidując czy łącząc kilka placówek, przyniosło to korzyści w kwocie 60 milionów złotych na ten rok, 2013. Prawda? I były takie przypadki, że najpierw jak niepodległości broniliśmy szkoły, sam zagłosowałem przeciwko likwidacji placówki, bo tak mnie umęczyła Rada Rodziców, przedstawiciele nauczycieli, dyrekcja, a za 2 miesiące sami przyszli i powiedzieli, poddajemy się, mieliście rację, łączymy się z inną szkołą, z innym gimnazjum. Zostali przeniesieni do innego gimnazjum, uratowały się 2 szkoły, jest szansa na poru, czyli kontynuacji nauki na poziomie wyższym, a to budynku przeniesiona został ze szkół specjalnych, gdzie aż nogami przebierali, żeby tam się pojawić. Nie mieli sali gimnastycznej, nie mieli wojsk szkolnych, usytuowani byli naprzeciwko placu targowym.
są zachwyceni, przeszczęśliwi. I to pokazuje kierunek racjonalizacji też sieci szkolnych. Oczywiście przy współpracy, a nie chodzi o to, żeby wszyscy po obiadzie wychodzili. Jeśli zrobimy to, to będziemy mieć pieniądze na sport powszechny dzieci i młodzieży, bo to jest ważna sprawa, lepiej zapobiegać, a leczyć, lepsza profilaktyka. Będziemy mieć pieniądze na kulturę, o czym tu była mowa. I będziemy mieć również na programy zdrowotne i mieszkaniowe. Na to się trzeba zdecydować. Nie można głowy chować w piasek. Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania. Natomiast chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Dziękuję za słowa uznania, również ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast było tam kilka głosów takich, że ten program do końca nie jest dobry, czego nie jestem w stanie zrozumieć. Natomiast zapraszam wszystkich radnych do współpracy. Jest teraz czas, czy będzie czas na analizę po pierwsze raportu, zgłoszonych uwag i zgłoszonych propozycji. Ale chcę też podkreślić zdecydowanie. Ponad miesiąc temu na Komisji Sportu został zaprezentowany ten program i zwracałem się też z prośbą jako przewodniczący zespołu o składanie wszelkich uwag, poprawek, propozycji, jeśli chodzi o członków komisji, nie wpłynęła żadna, a więc mogę mieć satysfakcję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jeszcze raz mogę nawić. Mocniej przepraszam Panie Przewodniczący, Państwa, że znowu się porwałem mikrofonu, ale tę rzecz muszę wygłosić jeszcze raz. Jestem przeciwny wybraniu terminu poprawek, czyli odleganie drugiego czytania poza ustalony termin. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że ta dyskusja przekonuje mnie do tego, że ten temat jest na tyle ważny dla Szanownych Państwa, że jesteśmy w stanie, jesteście Państwo, jeżeli macie jakieś pomysły, wygenerować to w miarę szybko we wskazanym terminie zgłoszenia poprawek. Pomimo tego oczywiście, że miesiąc komisja czekała na uwagi w trakcie procedowania na komisji. A drugi powód jest taki, że odwleganie tego i wydłużanie w czasie spowoduje między innymi brak pewności przy wpłynnym wdrażaniu programu grantowego w roku 2013. Dziękuję bardzo. Szanowni Panowie, pozwólcie mi, okej, w porządku, ja pozwolę sobie kiedy chodzi w decyzję dotyczącą, bo domyślam się, że sprawa dotyczy, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja chciałem sprostować, ponieważ wypowiedź Pana Przewodniczącego była nie na temat, jeżeli chodzi o uczestnictwo moje uczestnictwo na komisji. Ja podniosłem sprawę, że jeżeli jest tak ważny dokument, to powinien być w normalnym trybie w porządku obrad umieszczony, bo to jest wtedy zamieszczone na WIP-ie i każda zainteresowana osoba może przyjść na komisję, bo ta komisja to nie jest tylko i wyłącznie komisja dla Rady Miasta Krakowa, ale również dla mieszkańców Krakowa, gdzie mogą przybyć, posłuchać, zabrać głos, zadać pytania. Natomiast w przypadku, kiedy nie jest w porządku obrad w WIP-ie, no to automatycznie strony zainteresowane o tym nie wiedzą i nie mają tej możliwości. To chciałem w tytule sprostować. Nie, Szanowni Panowie, kończymy sprawę. Bardzo proszę, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, wprowadzam poprawki. No taką mądrością salomonową daję Państwu dwa dni dłużej. W związku z tym wprowadzam oto poprawek na 13 grudnia, godzina 15. Jest to decydenie zgłoszenie poprawek na 14 grudnia. To wszystko, co może zrobić. Wprowadziłam dwa dni dłużej, myślę, że będę nie zmienić sprawę. Uspokójmy się, bo to są emocje zupełnie nie na miejscu.